Siema, tutaj Bartek, dzisiaj jest ze mną Cezar. Cześć, to co ze mną jest Bartuś. A to drugi odcinek z gry Golf Video Friend, oczywiście bez przyjaciół. No niestety. Smutno. Ale cóż, bywa takim no, razie. No jest Bartuś, jestem ja, to chyba wystarczy. No, powiedzmy. Dobra, w takim razie dzisiaj zaczniemy sobie drugą mapkę. Oczywiście pierwszą wygrał Cezar. Yeah, bezapelacyjnie. Yeah. Na farcie, ale no cóż, ja, na farcie. Ale w takim razie... Skill. No dobra, niech mu będzie, że skill, ale każdy wie o co chodzi. No. Dzisiaj zagramy sobie oczywiście na drugiej mapce, na takiej jakby egipskiej mapce. Na takiej egipskiej mapce. I oczywiście pragnę przypomnieć, że jeśli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i zajrzyjcie do kanału do Cezara. No a u mnie też, jeśli tam chcecie, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, komentarz, jeśli wam się filmik spodoba, i zajrzyjcie do Bartka. Okej, w takim razie zaczynamy. Pierwszy no, dołek. No, ja już go mam zrobionego. Ile masz ruchów? Ja myślę, że pamiętam 3. Kurde, mam 4. Tylko tyle, że ja tutaj na mostku spadłem w dół. Bo jest tam dziurka. Aha, no dobra. Ale... Oczywiście nagrywamy to po raz trzeci. Ponieważ pierwszy raz był za głośno... Za głośno gra względem Cezara. Za drugim raz znowu była za głośno gra względem Cezara. A teraz podejrzewam, że będzie Cezar głośniejszy niż gra. No ale... To się jakoś... Po pierwszym. To się jakoś wymutuje, czy coś. To się jakoś głościszy, ale no. Będzie w tym momencie raczej powinien być profesjonalny. Ja nagrałem dobrze odcinek, a Bartuś dwa... Ja nagrałem dwa razy dobrze odcinek, a Bartuś dwa razy źle. Dlatego powtarzamy, już nawet... No. No niestety, ale ja jestem osobą, która lubi wszystko mieć dopięty na ostatni guzik. Takim perfekcjonalistą, jak to się mówi. I po prostu u mnie musi być wszystko na... Bum, cyk, cyk, bo inaczej się wściekam i po prostu usuwam odcinki i nagrywam jeszcze raz od początku. No niestety. Ale w tym momencie raczej odcinek będzie... Raczej ten odcinek, który teraz w tym momencie widzicie, powinien się ukazać już na tubach, więc... Więc będzie w porządeczku. No nie, za słabo. Okej. Okay. No kurczę, za mocno. Odrobinkę za mocno. Jest, w końcu. Za mocno znowu. No i oczywiście, jak ta gra znowu mnie troluje. No, tak jak na poprzednim nagraniu, którego nigdy nie zobaczycie. Jakim nagraniu? Halo, nie wiem o czym mówisz. No tak, faktycznie to jest temat tabu. O tym nikt nie gada. No dokładnie, żadnego odcinka nie było. Nic nie słyszeliście. No właśnie, to się wytnie. Albo po prostu się ten, da takie pip, jak w przekleństwach. No. O kurde. Oczywiście gdzieś tak podejrzewam, że w piątek możecie także jeszcze zobaczyć odcinek z innego trybu adwersarza, który wam się z tego co widziałem po łapkach i wyświetleniach tak spodobał, że po prostu aż ja byłem w szoku. Obiliście po prostu wszelkie normy, jeśli chodzi o wyświetlenia oraz łapki w górę na ten moment. Dlatego postanowiłem, że po prostu dam wam jeszcze... Nagram po prostu wszystkie mapki z tego trybu. Już pewnie każdy wie, o jaki tryb mi chodzi. A jeśli nie, to tam możecie zajrzeć, bo zobaczyć, który odcinek miał najwięcej wyświetleń oraz łapki w górę. I będziecie wiedzieć, o co ale chodzi. Ale powiem wam tyle, że ten odcinek, o którym Bartek właśnie teraz mówi, którego dopiero zobaczycie, czy tam zobaczyliście, jeszcze nie wiem, kiedy on będzie, jest tak jakowy, że na nie... To musiałem go nagrać drugi raz. Nie, drugi raz nie musi być. Jest... Musiałem. Tak? Powiem ci po odcinku. Dobra, to nic nie mówiłem. Aha, dobra, koniec czasu, spoko. Tak się rozgadałem, że nie, przegrałem. Nie koniec czasu, tylko ten. Zabrakło ci uderzeń. No, ale tak się rozgadałem, że aż przegrałem. I zrymowałem. O kurczę, dobry jestem. Cześć, Cezar. To tam? A nic. Widzę, że używasz moich trików. Nie wiem, o czym mówisz. A to może ty używasz moich trików, co? Halo, panie kolego. Jak to z panem jest? Co? Przepraszam, ja ci te wszystkie triki powiedziałem. Dzięki mi teraz jesteś jasne. Lepszym graczem. Kappa. Bez kappa. A faktycznie, kappa, tak, bo nie jesteś lepszym graczem. Nie jesteś lepszym graczem, faktycznie. Jesteś coraz gorszy. Sam się pogrążyłem w tym momencie. Jezus Maria. No cóż, bywa, prawda? No bywa, no. Co ja wam poradzę? Tak, ale dobrze, trafiłem. Mnie za drugim uderzeniem. U mnie za trzecim. Piłeczka do to.
Leci piłeczka. I Birdzi. U mnie 3 uderzenia, bo niestety raz straciłem. Raz. Ale i tak dalej prowadzę 9 punktami. Nie, 11. Spokojnie, Cezar, to jest dopiero początek naszej zabawy. Ale to jest twój koniec. Ej, halo, ty mi grozisz, kolego? Nie, halo? Tylko cię ostrzegam. Przyjacielu. Nie, to nie brzmiało jak ostrzeżenie, tylko groźba, no ale... O, trafiłem. No nie, za mocno! Ja ta gra mnie cię naprawdę troluje, bez... Kit, stój. Dobra, jestem. Cześć, Cezar. No, do widzenia. Co tam? No, szczypsia pompa. Wracaj tutaj. Po twoim trupie. Okej, okay. Nawet nie będę tego komentował. Nie komentuj. To za subskrypcja, bo lajka. Cezar, wymuszać lajki? Tak. Przez całe moje istnienie nie prosiłem o ani jednego lajka. To jak sobie zacząłem nagrywać. No widzi. Zgarszasz mnie. No. No spoko. Dobra, tutaj bardzo. Ciebie jednego. Na pełnej! Aha, dobra, zapomniałem. A, trudno. To jest zabawa, a nie... Halo. Czemu ci piłka to nie tryhardujemy. To nie tryhardujemy. Panie Cezarze. No przepraszam, ja chcę coś w jak najmniej uderzeniach, tak? Jasne, jasne. Wow, pięknie, za pierwszym. Wow. Doszedłem aż tutaj. Dzień dobry. Do widzenia. Na pewno. Czekaj. Tak. Minimalnie. Aha. Dobra, par. Mieliśmy chyba 3 uderzenia z tego, co widzę, tak samo jak ja. No, dokładnie. Okej, dobra. Dobra, jedziemy. Ja znowu spróbuję czegoś innego. No, bo będzie cheatował. Typowy Cezar, no. Typowy Cezar. On tylko cheatuje. No bo mogę. Zdam Cezarek? Nie, nie możesz. To jest zabronione cheatowanie. Nie wolno cheatować, Cezar. Nie nauczyli cię domu, że nie można cheatować? Halo? Nie. Zostań! Nie, nie! Kurde, dobra, spadłem. A nie wiem co, jak minie, ale spoko. Dobra, jestem na dobrej trasie. Jesteś, bo jesteś. A ty nie... No, spadłem! Ja też, tam na dół. Ja pierdzielę, to znaczy, będzie rakowy. Próbowałeś tak jak ja tam z góry zaskoczyć tutaj? Nie, próbowałem się odbić od lewego słupka tego i po prostu w dobrym kierunku jedno uderzenie sobie skrócić. Oj, jedno uderzenie sobie skrócić, no ale nie wyszedł. A nie, nie bo wyszedł. Też jest taki klik, że opadł, bo tam na początku masz jeszcze takie podejście na górę i stamtąd można pięknie się już tutaj odbić w 2 uderzenia. Trzeba kiedyś spróbować. No właśnie, teraz spróbuję, bo cały czas się doskonale w tej grze, tak? Na tym apce gram chyba już z 5 raz, to że oni coś nowego odkrywą. No, to jest właśnie piękno tej gry. Mimo, że ja pierdzielę za mocno. Dobra, widziałem, że uderzyłeś z pełną. Nie. Nie wiem, o czym mówisz. Nie, czy mam raka. Ups, wyskoczyłem. Jak poza to. Typowy Cezar. Typowy Bartuś. No kurde, spadłem. Chciałem swojego triku użyć. No pamiętać, nigdy nie używać trików Cezara, bo nie działają. Działają, tylko trzeba... Potwierdzone info. O, jeszcze lepiej, widziałeś, co zrobiłem? Zamiast skoczyć na moc, skoczyłem już to, gdzie jest ten... dołek. Aha. Jaki to jest kurde haker? Nie jestem hakerem. Haker Bonzo. Haker Bonzo. Dobry. Do widzenia. Sam się do widzenia tam. Bartuś 1-2-4. Nie, Barto. Barto. Barto 1-2-4. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Jak mi mogłeś tak opluć? Jak mi mogłeś tak opluć? Dobra. Ja lecę na pełny, nie wiem jak ty. Dobra. Nie, to lecę nie, za. O, ja. Nie. Za słabo. Kurde. Za mocno. Jebut. Dobrze, dobrze. Stój. Za słabo. No, co dziwna gra.
Ale czego się nie robi dla widzów, prawda, Cezar? Mhm. Nawet się dziwne gry nagrywa. Mhm. Dobra. Zrobimy to. Dobra. Jezu, mam nadzieję, że nie utknę tak jak w poprzednim materiale, którego nie zobaczycie nigdy w życiu. Bartek, umawialiśmy się, to jest temat tabu. No i... prawie bym utknął. Nie wiem, co mi mówisz, Cezarze. A, widziałeś, jak tam opanować? Nie. To żałuj. No nie! Super. Super! 8 uderzeń. Będę lepszy od Cezara. Po twoim. Znane wyzwanie w sumie. No zobaczymy, Cezarku. 9. Mówiłeś coś? Mówiłeś coś? No chyba tego nie skończysz tej mapy. Oj, skończę. Rundki. A bój nie. Jeszcze 2 uderzenia masz. Jedno. Dobra, jedziemy na YOLO. Ja bym się śmiał, by teraz w tym momencie trafił, nie? Ja też. Ale mamy kolejny sposób, żeby to shitować. No trochę tak. Trochę potrenujemy, no. Może się uda. O, to też możecie dać znać. Czy chcecie, żebyśmy, nie wiem, jakieś nowe sposoby na przecinanie mapki odkrywali? No nie! Stój, pięknie. Tam też jest droga do tego? Aha. O ja, rzeczywiście. Jak się dobrze wybijesz z tego, czego z tej wyskoczni, to do dołka nawet możesz. Odbiłem się od ciebie? Nie. Bo tak to wygląda, jakbyś się od ciebie odbił. Że mamy przenikalne piłki. No właśnie. Za mocno. No naprawdę za słabo. Użyłem na pełnej, a tak się okazało, że za słabo. To faglodzik. Jestem koło dołka. Dalej. Jestem koło dołka. No, za mocno. Za słabo. Super, naprawdę! Odbiłem się od krawędzi przy dołku. Odbiłem się przy krawędzi po drugiej stronie, jestem po drugiej stronie. To tam to. Nic. Po prostu nic. Oj, chyba jednak mam się szansę dogonić, Cezarku. Ja pitole. Chyba mam. I to bardzo mam szansę w tym momencie. Po twoim trupie. No nie, mam szansę duże. 2 uderzenia, Cezar. Ale spokojnie, zostały jeszcze tam 5 mapek. Dobra, mam to. 5 rundek znaczy się. Tak. Ostatnie uderzenie. No wiem. Dobra. Nie pykło. Ta mapka mi dzisiaj sterowała, ale dalej wygrywam z Bartkiem. Pomimo, że ja mam 2 po 14, ale tylko raz. O Boże, teraz co najgłupsze. Bo jest trafić jego. Teraz trafić jego mordę, nie? Trafił! Nie, ja trafiłem. Nie, no ja pierdzielę. Milimetr, żebym wypadł. O matko. Dobra, trafiłem. Dzień dobry. Do widzenia. Sam się tam do widzenia weź. Okej. Tak. Jak teraz dobrze wyliczyłem, powinienem w górę te milimetry. Aby za mocno. Bym trafił w dziurkę. W szpakę bym trafił, że o właśnie w tą. Jezu, Cezar, nie pogrążaj się. Ja się nie pogrążam. To ty się pogrążasz. Nie, to ty się pogrążasz, mówiąc o szparkach i dziurkach. No, a co tam jest? Dziurka, szparka, przecież w drzwiach, żeby przelecieć. Jasne, do dołka. Tak. Oczywiście. Oczywiście, Cezar, oczywiście. Dzień dobry. Tak, wiem, do widzenia, nara. To nic... Nuru! To nic nie mówię. Jasne. Ale myślisz. No! Wybiło mnie to! To mnie gówno wybiło! To było takie piękne. Nie, to nie było piękne, to było żałosne. Ładnie, a to wytnę i zrobię raz w slow motion. Super, dzięki. Naprawdę, doceniam to, że mnie tak bardzo ten szanujesz i w ogóle, nie? No najbardziej z całej drużyny, całej ekipy. O kurczę. Aż nie wiem, co powiedzieć. Wow, trafiłem. A ja nie.
Dobrze, kurde. Skiller rośnie w tej grze. Mhm. Albo nie. Kappa. U ciebie, ja nie wiem, u ciebie kappa. No i właśnie, widzicie, co ja mam z takimi członkami ekipy, hehe. Jak z Cezarem. Batuś, odbija ci. Czemu tak sądzisz? Wiesz, jakieś takie przeczucie mam. Ja nie wiem, o co ci chodzi, Cezar. Czy naprawdę? Żeby wtrafić ładnie? A. Aż tak? Odbiłem się. Czekam. Zobacz, jak ty to robisz. No i jestem kołdołką. Okej, czy ty to robisz jakoś tak mniej więcej? Tam przynajmniej najbliżej prawie krawędzi się trzymaj. I na maksa. Najbliżej prawie krawędzi, aż wypadłem. Jak najbliżej. Ja najbliżej tego prawego tego. O, widziałeś? O, właśnie, dokładnie tak. Jej, dziękuję ci bardzo. Nie ma za co. Dajcie na, ja się na przyszłość. 5 dołków, ty mnie jeden. Morda. Nie wiem, o czym mówisz, naprawdę. Są pomówienia i oskarżenia nie słyszę w moim kierunku i w ogóle. Mm-hmm. Naprawdę powinien się wstydzić tak Cezar swojego ale mniejszą ilością punktów niż dobra, ja wcześniej. Na pełnej. A ja to się lecę ten na pełny. Dzień dobry. Zostałem. Szpiegujesz mnie. Idź stąd. Nie, wyjdź. Ty? Wyjdź. Nie. Nie. Bo co, bo jestem rudy? Nie, bo jesteś biały. W sumie tak. Nie wiem, o czym mówisz, naprawdę. Nie jestem biały, jestem rudy. Na serio? Dzień dobry. Do widzenia. Okej. Okay. Dzień dobry. Do widzenia. Czemu ty mnie szpiegujesz? Bo mogę. Dobra, w takim razie cóż. Cezar oczywiście na farcie wygrał. To jest skill. To nic więcej niż czysty skill. Dobra, ale w tym momencie zakończymy sobie na ten moment odcinek. Było bardzo przyjemnie i miło. No. Gościć Cezara na tej mapce i w ogóle. Grać z nim i ogólnie. No. W takim razie był ze mną wspomniany Cezar. A ze mną był wspomniany Bartuś, którego nigdy nie wspominałem. Jeśli odcinek wam się spodobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Trzymajcie się i na razie, cześć! Cześć!